Piotrek Marcin Mroczek Zem jak miłość po narodzinach bliźniaczek Emilki Marysia Merklein i Zuzi. Alicja Kłos nie będzie w stanie skupić się na pracy w kancelarii. W 1425 odcinku M jak miłość Magda Anna Mucha zaalarmuje Andrzeja Budzyńskiego. Krystian Wieczorek. Że Zduński jest umęczony obowiązkami w domu i szykowaniem się do kolejnej rozprawy. Szef Piotrka powie mu, że nie chce go widzieć w kancelarii. Wyrzuci go z pracy? Kinga Katarzyna Cichopek i Piotrek Zem jak miłość jako rodzice dwóch małych dziewczynek. Kilkudniowych bliźniaczek polegną na całej linii. Córeczki dadzą z Duńskim nieźle popalić. W 1425 odcinku M jak miłość w domu na Deszczowej będzie słychać ciągły płacz Zuzi i Emilki. Niewyspani, przemęczeni rodzice przyjmą pomoc od Magdy Anna Mucha. Która zajmie się bliźniaczkami, żeby przyjaciele wreszcie mogli odpocząć. W 1425 odcinku M jak miłość Magda poprosi Budzyńskiego i Wernera. By dali Piotrkowi kilka dni wolnego. Przygotowuje się do rozprawy, a Kinga sama zajmuje się czwórką dzieci. Oboje wyglądają, jakby na gwałt potrzebowali kroplówki, powie szefom kancelarii. Nieco później Andrzej przyjedzie na Deszczową. By osobiście powiedzieć Piotrkowi, co postanowili z Adamem. Nie chcemy cię widzieć w kancelarii, zacznie Budzyński. A Zduńskiego przez moment sparaliżuje strach. Masz 2 tygodnie płatnego urlopu tacierzyńskiego. Ja chciałem dać ci miesiąc, ale Werner się nie zgodził, wyjaśni Piotrkowi. Kinga i Piotrek podziękują przyjaciołom za wsparcie w tym trudnym dla nich momencie. Magda i Andrzej są dobraną parą. Chodakowska nie chciała psuć tego ślubem. Więc zakochani żyją w nieformalnym związku i w tej kwestii na zmiany się nie zapowiada. Ich związek zostanie wystawiony jednak na poważną próbę. Sądowa walka z Karoliną i Gagurecka i obawa przed wieloletnią odsiadką sprawią, że Andrzej będzie wrakiem człowieka, przed zapadnięciem wyroku.
Andrzej postanowi przepisać wszystko na wybrankę swojego serca, żeby nie została z niczym. To na szczęście nie będzie potrzebne. Z zakulisowych zdjęć Ciem jak miłość wynika, że Andrzej wcale nie trafi do więzienia. Najwyraźniej intryga zaplanowana przez Anetę Krynicką i Jona Lewandowska okaże się skuteczna. Chcielibyśmy napisać, że Magda i Andrzej będą żyli długo i szczęśliwie. Ale producenci serialu Ciem jak miłość pewnie nie pozwolą im na nieskończoną sielankę. Bo inaczej byłoby przecież nudno, co może wydarzyć się w życiu Magdy i Andrzeja. Być może prawnik namówi ukochaną na ślub i dziecko. Może Chodakowska znów zacznie skarżyć się na problemy zdrowotne. A może ich miłość stanie pod znakiem zapytania przez powrót Marty Dominika Ostałowska? W 1398 odcinku Ciem jak miłość Magda zebrała się na odwagę i powiedziała Andrzejowi. Że marzy o tym, by urodzić jego dziecko. Chodakowska zdaje sobie sprawę, że to już ostatni dzwonek. Bo zegar biologiczny wkrótce może utrudnić jej zostanie matką. Reakcja Budzyńskiego była zastanawiająca. Prawnik wziął bowiem pod uwagę chore serce ukochanej. Dla którego ciąża mogłaby być śmiertelnym zagrożeniem. Madzia nie porzuci tematu i zrobi wszystko, by przekonać partnera. Że jest w pełni sił i może urodzić mu potomka. Już w 1400 odcinku Ciem jak miłość Chodakowska zacznie odwiedzać lekarzy. By mieć pewność, że decyzja o macierzyństwie jest słuszna. Po szczegółowych badaniach kardiolog da jej zielone światło i przyzna. Że ciąża nie wpłynie negatywnie na stan jej zdrowia. To nie jedyna dobra wiadomość. W 1407 odcinku Ciem jak miłość. Magda i Andrzej pójdą razem do ginekologa, by rozwiać wszystkie wątpliwości. Budzyński będzie zachwycony, gdy ten specjalista powie. Że Magda ma dużą szansę na zajście w ciążę i urodzenie zdrowego dziecka. Zakochani jeszcze tego samego dnia zaczną starania o dziecko.
Magda i Andrzej świetnie sprawdzą się w roli rodziców. Oboje mają świetne podejście do dzieci i zupełnie nas nie dziwi, że marzą o własnym potomstwie. Budzyński uczestniczył w wychowaniu Łukasza i Ani. A Magda, kierowana chęcią założenia rodziny, adoptowała Maćka. Teraz w ich życiu pojawi się kolejne dziecko. Już nie możemy się doczekać.